Cześć, witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale. Nie było mnie tydzień, bo byłam trochę chora, byłam ochrypnięta i miałam kaszel i tak nie za bardzo nadawałam się do tego, żeby nagrywać, tym bardziej, że też pracuję zdalnie, więc jakby tego czasu miałam troszeczkę mniej na takie rzeczy związane z YouTube'em, natomiast mimo wszystko miałam wystarczająco czasu na to, żeby czytać i spotykamy się w takim razie na podsumowaniu czytelniczym tego miesiąca. Jeśli jesteście ciekawi, co przeczytałam, czego posłuchałam, to zapraszam do oglądania dalej. Więc troszkę tych książek było. Udało mi się ich naprawdę sporo nazbierać. Tutaj sobie je zebrałam w tej skrzyneczce, bo tych książek udało mi się w styczniu przeczytać dosyć sporo. 7? Dobra, ja wiem, że 7 to nie jest jakaś ogromna ilość książek, bo są booktuberzy czy inne osoby prowadzące konta społecznościowe w mediach dotyczące książek, w których oni pokazują, że czytają po 15-18 książek. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale bardzo im zazdroszczę. A z drugiej strony, czytając tak dużą ilość książek, nie wiem, czy po prostu nadążasz za wszystkim, co czytasz. Nie wiem, nie potrafię sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja natomiast czytam średnio 4 książki miesięcznie, więc mój wynik w tym miesiącu jest naprawdę bardzo imponujący, jak dla mnie samej. I pierwszą książką, a właściwie to jest jakby kontynuacja tego, co zaczęłam czytać w grudniu, to pierwsze były dwa pierwsze tomy Stulecia Winnych. To jest w sensie tom pierwszy i tom drugi. Został mi jeszcze tom trzeci do przeczytania. Zrobiłam sobie chwilowo przerwę, bo wyszło parę innych tematów, których chciałam i właściwie muszę na szybko nadrobić. Natomiast Stulecie Winnych bardzo mi się podoba. Tak dzięki tej serii polubiłam bardzo takie bardziej obyczajowe serie. Tym bardziej, że Stulecie Winnych jest osadzone jednak w jakichś tam okresach historycznych, które są bardzo ciekawe i widać, że autorka dosyć dużą wiedzę na ten temat posiada z tego, co opisuje w tych swoich książkach. No niestety stało się to, czego ja się obawiałam najbardziej, czyli musiałam pożegnać się z bronią. Dlatego być może aż tak bardzo mnie nie ciągnie do tego, żeby skończyć tę serię, w sensie przeczytać jeszcze ten ostatni tom, bo wiem, że tam już nie będzie broni i tych moich ulubionych bohaterów, bo oni już powoli odchodzą, już przechodzi następne, nowe, młode pokolenie, za którym już troszeczkę mniej nadążam, jeśli chodzi o płynność powieści. Natomiast Stulecie Winnych jest naprawdę bardzo fajną sagą i polecam ją każdemu, niezależnie od tego, w jakim jesteście wieku, bo jest to naprawdę ciekawa seria i sama jestem zaskoczona tym, że tak bardzo się dałam wciągnąć w taką serię obyczajową. Potem czytałam książkę, właściwie to jeszcze nie jest książka, bo ona dopiero wyjdzie. Ja nawet nie jestem pewna, czy ja Wam mogę to pokazać. Zaryzykuję. Dostałam od wydawnictwa Pruszyński we współpracy z portalem Polacy nie gęsi przedpremierową książkę Czarna walizka Katarzyny Rerych. I no tak, ja wiem, że to nie wygląda jak książka i takie miałam wrażenie, że w pociągu czasami na mnie dziwnie zerkali, bo wiecie, to tak wygląda troszeczkę jak te takie podręczniki, które Wam Pani Wiesia w punkcie ksero na uczelni kseruje i obinduje, wiecie, że zamiast płacić za podręcznik gdzieś tam na studia 150 zł, to płacicie Pani Wiesi 30 i też macie tą samą książkę. Troszkę tak to wygląda wizualnie. Natomiast sama książka, przeczytałam ją bardzo szybko. To też jest taki początek sagi i rozgrywa się ona pod koniec już XIX wieku. I na początku XX wieku, taki okres do powiedzmy 25 lat przed wybuchem I wojny światowej, ale tam już zaczynają się w tych rejonach wcześniej jakieś rozruchy, ponieważ cała saga dzieje się na Ukrainie. Dotyczy bardziej lub mniej polskich bohaterów.
Natomiast akcja dzieje się na Ukrainie i zaczyna się bardzo fascynująco, taką tajemnicą, która was z jednej strony myślicie sobie, że to jest niedorzeczne, to jest niemożliwe, ale z drugiej strony chcecie poznać historię tego chłopca, o którym mowa jest w tej książce, i jego rodziny. Naprawdę bardzo się w to wciągnęłam i nie spodziewałam się, że będzie saga. Natomiast kiedy przeczytałam, wiecie, już ostatnią stronę i zobaczyłam na dole napis koniec części pierwszej, to najpierw mi ulżyło, bo wiem, że będzie kontynuacja i będę mogła poznać losy bohaterów. A z drugiej strony przeraziłam się, bo nie wiem, kiedy będzie kolejna część i jak długo będę musiała na nią czekać. Dlatego i jestem zachwycona tym, że będzie kolejna część, i jestem załamana tym, że będzie kolejna część tej książki. Naprawdę jest bardzo fajna i czekam, kiedy będzie już w wersji takiej, wiecie, oficjalnej, prawidłowej, książkowej dostępna, bo też okładka jest bardzo piękna i na pewno chciałabym, żeby stała również na mojej półce, na moim regale i go zdobiła. Potem przerzuciłam się bardzo mocno na e-booka i czytałam książkę, która jeszcze też nie jest w sprzedaży. Premiera ma bodajże 16 lutego. I jest to książka pani Emilii Szelest, Wystarczy kochać. Nie ma okładki jeszcze. Ja nie czytam takich książek. W ogóle romansów nie czytam. No dobrze, wyłączając Jane Austen. Ale nie czytam romansów wcale, tym bardziej takich klimatów young adult czy cokolwiek, w ogóle tego nie czuję. No i tej książki też nie poczułam. Głównie złożona z dialogów, historia taka banalna, wiecie, skojarzyła mi się bardzo z takimi filmami, które dla nastolatek trochę, które robiono na przełomie końca lat 90., początek 2000. Takie, wiecie, takie banalne historie romantyczne, po prostu. Nie polubiłam żadnego bohatera w ogóle. Nie porwała mnie w żaden sposób ta historia. No, to nie jest po prostu mój rodzaj literatury. Po prostu. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że może ona się podobać bardzo wielu osobom, ze względu właśnie na to, że historia jest prosta i tak samo budowa książki jest prosta, w sensie nie ma rozbudowanych opisów, czego ja nie lubię, bo wiadomo, że ja uwielbiam opisy. Ale po prostu ta historia jest taka, dla mnie jest za prosta. Ale niektórzy takie historie lubią, bo dla nich książka jest typowo sposobem na rozluźnienie się, na relaks, na takie się odmóżdżenie troszeczkę. No to nie jest mój klimat. Ale tak jak mówię, no po prostu tak się złożyło, że przeczytałam i tak chyba nie będę za często sięgać po tego typu książki jednak. To chyba nie moja broszka, nie za bardzo. Odsłuchałam też audiobooka, właściwie odsłuchałam półtora audiobooka, bo wykończyłam limit w BookBeatie. Tak, jestem Januszem, jestem cebulą i wykupiłam sobie ten najniższy abonament na 20 godzin. Za to biję się w piersi, ma kulpa i żałuję, że nie zrobiłam tego wyższego limitu, on jest chyba 10 zł droższy tylko, a mogłabym słuchać do oporu, bo tak bardzo poddałam się głosowi pana Grzegorza Pawlaka, czytającego Wiriona Andrzeja Ziemieńskiego, że po prostu odpływałam, nie potrafiłam się rozstać z tym słuchowiskiem i słuchałam w każdej wolnej chwili, więc kiedy jeszcze się dowiedziałam w tym miesiącu, że pan Grzegorz Pawlak będzie też czytał Komornika Gołkowskiego, no to już całkiem przepadłam, więc już od następnego okresu rozliczeniowego na pewno wybieram formę nielimitowanego, trzeba dobranie nielimitowanego 100 godzin słuchowiska. Myślę, że to mi wystarczy, mam nadzieję, ale tak bardzo przepadłam, jeżeli chodzi o słuchanie audiobooków, że naprawdę tęsknię za tym, że nie mogę ich teraz słuchać, bo już mi się wyczerpał limit, więc tak wiecie. A jednak Wirion to jest Wiriony i tak jak mówiłam w poprzednim filmie, ja mam jakiś sentyment do tego świata wykreowanego przez Andrzeja Ziemieńskiego i rzeczywiście w tym Wirionie jest ten świat wykreowany dużo lepiej niż w Achai, chociaż Achaja też mi się dosyć podobała. Więc ja się już nie mogę doczekać, kiedy wyjdzie kolejny tom. Wyszła już okładka.
tego następnego tomu Viriona i ja uwielbiam okładki Fabryki Słów, więc jestem już zakochana i już sobie wyobrażam, jak ona sobie na mojej półeczce stoi koło Ohajki, więc tak jak mówię, będę czekać na to, aż te książki się w końcu pojawią i aż mi się odnowi limit na BookBeacie, żebym mogła dalej słuchać. Potem przeczytałam sobie książkę Arsène Lupin kontra Herlock Sholmes. Tak, jest odwrotnie. Jest to powieść Maurice'a LeBlanc'a. Czytałam pierwszą część, mam taką wersję kieszonkową. Taką, którą kupiłam kiedyś w Biedronce chyba za dyszkę. Tak. I pamiętam, że tą książką byłam zachwycona, bardzo mi się podobała i szybciutko ją przeczytałam. Tą też jestem zachwycona. Jest rewelacyjna. Przede wszystkim, jeżeli lubicie... jakby opisać ten styl pisania? To jest taki bardzo figlarny styl. On, to jest oczywiście piękny, kwiecisty język. Ma się wrażenie tych właśnie tego francuskiego klimatu z początku XX wieku. No jest wspaniała pod tym względem. I jest właśnie taka figlarny ten język, taki psotny, że czytasz i się uśmiechasz pod nosem. I tak samo, tak jak zawsze byłam i jestem dalej ogromną fanką Sherlocka Holmesa, tak uważam, że Arsène Lupin wcale nie odstaje od Sherlocka Holmesa w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, jest równie błyskotliwy, a nawet jest przy tym wszystkim zabawny i dlatego chyba tak bardzo podoba mi się ta historia, szczególnie ten pojedynek. Nie będę Wam spoilerować, bo może czytaliście, a może nie, ale w czasie czytania miałam takie, wiecie, trzy momenty, takie zatrzymania się na takiej zasadzie, czy uda się Herlockowi złapać Arsena. Drugie to, czy Arsenowi uda się wymknąć i uda się okpić detektywa. A trzecie, a może oni zostaną przyjaciółmi, bo to by był idealny duet. Super błyskotliwy detektyw i równie błyskotliwy, a przy okazji zabawny Arsène Lupin. Bardzo fajna książka, dodatkowo piękna okładka. Wiecie, my książką Maniocy doceniamy piękne okładki, więc już stwierdziłam, że muszę sobie tą pierwszą część dokupić w takim samym wydaniu, żeby mi się ładnie prezentowały na półce. Maurice LeBlanc napisał jeszcze kilka książek i jeszcze chyba jest jakaś, jeśli chodzi o Arsena, jakaś część z zwierzą czy coś takiego, więc też będę na tą książkę polować. Jest to naprawdę bardzo fajna i wesoła powieść, którą czyta się bardzo szybko. Kolejna książka, którą Wam pokażę, to książka z Pascala, Zamki, dwory i pałace Mikołaja Gospodarka. I nie mogę powiedzieć, że ją przeczytałam w całości, bo tutaj jest opisane ponad 150 zamków i dworów. Ale wiecie, to jest taki album, który przeglądacie i zachwycacie się, no nie wiem czy Wy, ale ja zachwycam się przepięknymi zdjęciami przeróżnych miejsc w całej Polsce, wspaniałych zamków i dworów, które są opisane pokrótce, to nie są jakieś długie wywody. Więc jeśli nie lubicie czytać długich wywodów historycznych na temat danych budynków, to nie musicie się tutaj niczego obawiać. Natomiast są do tego wszystkiego piękne zdjęcia, krótkie opisy, ciekawostki, podana lokalizacja. Naprawdę bardzo piękny album. Są tu też moje okolice. Ciekawe, czy zgadniecie, gdzie to jest. Bardzo mi się ten album podoba. Nie wiem, czy Wy wiecie, pewnie nie, albo nie wszyscy, ale ja jestem ogromną fanką dworów i wszelkiego budownictwa sprzed 100, 200 do maksymalnie 300 lat. Takie, wiecie, klimaty naszego ziemiaństwa, niekoniecznie już nawet szlachectwa, ale po prostu ziemiaństwa. Uwielbiam wszelkie dworki, zarządcówki, mniejsze pałace i pałacyki. Chociaż zamki i duże pałace też uwielbiam. Bardzo mnie boli po prostu to, co z nimi zrobiła reforma rolna i to, jak one dzisiaj upadają, w jakim one są dzisiaj stanie. Dzięki mojej pracy, również zawodowej, mogę się im bliżej przyglądać i poznawać ich historię. I takim moim małym marzeniem byłoby chociaż maleńki dworek kiedyś posiadać, albo nawet nie dworek, właśnie taką zarządcówkę, mniejszy domeczek, taki starszy, z 200-letni przynajmniej, albo 150-letni, który mogłabym wyremontować i odnowić.
I przykro mi, że po prostu nasze władze państwowe, lokalne i tak dalej nie robią nic z tym, żeby te piękne majątki uchronić od upadku. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że mogłam dostać ten album od wydawnictwa Pascal. Jeszcze nie przejrzałam wszystkich zamków. Przejrzałam na początek te wszystkie obiekty, które najbardziej mnie interesują i są jakby w takim kręgu tych obiektów, które podobają mi się najbardziej i zawsze i chciałabym je najchętniej zobaczyć. Ale na pewno przeczytam całość, bo każdy taki obiekt ma swoją niepowtarzalną historię i zachęcam Was do poznawania się z historią takich obiektów. I ostatnią książką, którą chciałabym Wam pokazać, ale jeszcze jej nie skończyłam, chociaż to się stanie niebawem, zanim się ten miesiąc skończy, bo gdy nagrywam ten film, to jeszcze się nie skończył. Jest to książka The World of Lore, Straszne miejsca Arona Manke. To jest chyba druga książka z tej serii i nie wiem, czy wiecie, ale Aron Manke prowadził podcast o tym samym tytule, chyba Lore właśnie. I na Amazonie jest serial. Ja ten serial oglądałam jakiś czas temu, no prawie już 2 lata temu i bardzo mi się podobał pierwszy sezon, ale tam wtedy nie były straszne miejsca, tylko straszne opowieści, tak kryminalne z zagadką, jakieś straszne, jakieś legendy. Bardzo fajne, mi się to podobało, bo pierwszy sezon był taki, wiecie, troszeczkę pomieszany dokument i fabularna wersja danej historii. Drugi sezon to już była wersja fabularna i nie do końca mi się to już podobało, jednak wolałam tego lektora, a chyba Aron był właśnie lektorem, który czytał te wszystkie, przepraszam, historie. Lore jest właśnie o takich strasznych miejscach w Stanach. Aha, bo pierwszy sezon tego serialu, który nawiązuje do książki, nie obejmuje tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje jakby cały świat z takich najciekawszych historii. Tutaj jednak głównie są te historie związane ze Stanami Zjednoczonymi i to są historie domów nawiedzonych, miejsc strasznych, takich, do których wchodząc czujemy już dreszcz na karku i wychodzi nam gęsia skórka. Są one opisane w bardzo przyjazny sposób, w sensie są to opisy krótkie, dosyć konkretne, a mimo wszystko wywołujące takie, wiecie, jeżenie się włosów na rękach. No wydaje mi się, że zostało mi sporo, że zostało mi pół, ale to się naprawdę czyta tak szybciutko, że za chwilę tą książkę skończę i będę mogła, no wiecie, czytać już następne książki. Natomiast niewykluczone, że wrócę do innych książek tej serii, ponieważ bardzo mi się podoba sposób, w jaki są napisane pod względem języka i pod względem tego, jak podane są ciekawostki, a jest podanych bardzo dużo fajnych informacji. Chociażby z tej książki dowiedziałam się, że będąc w Holandii wiele, wiele lat temu, jadąc do Kadzand, a to jest taka miejscowość nad morzem, ale na południu trzeba przejechać przez Belgię, żeby do niej dojechać. To jest takie dziwne miejsce w Holandii, że przejeżdżałam koło miejsca, które jest tutaj opisane w tej książce i nazywa się Verdronkenland, ziemia pod wodą, i chodzi tutaj o wioskę, która została podobno według legendy obłożona klątwą i cała zatonęła pod wodą. Bardzo fajna historia, tego też nie wiedziałam, a byłam w pobliżu tego miejsca i szkoda, że tego nie wiedziałam wcześniej, no bo teraz nie wiem, kiedy się znowu będę wybierać w tamte rejony, a chciałabym to zobaczyć. Zdecydowanie bardzo dużo fajnych ciekawostek. Jak widzicie, trochę tych książek mi się uzbierało w tym miesiącu. Mam nadzieję, że luty nie będzie gorszy, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że wszystkie te książki, które przeczytałam i które Wam pokazałam, dostałam we współpracy z portalem Polacy Nie Gęsi i z wydawnictwami. I troszeczkę narzuciłam sobie to takie szybkie tempo. Może no, jeszcze Virion to takie, wiecie, gdzieś tam moja taka mała miłość schowana, gdzieś tam ukryta. Wszystkie te książki trzymałam w ramach współpracy z wydawnictwami i ja sama narzuciłam sobie takie szybkie tempo czytania, takie dosyć intensywne, bo na początku roku premiera goni premierę i tak się akurat złożyło, że wszystkie książki, które mnie najbardziej interesują, mają swoje premiery w styczniu i w lutym i to mi się po prostu tak nakumulowało teraz mocno, że ten
że ten najbliższy miesiąc również będzie bardziej intensywny, ale mam nadzieję, że w marcu troszeczkę zluzuję i będę mogła przejść do czytania książek, które znajdują się na mojej TBR-owej liście, a o których mówiłam Wam w planach na 2022 rok. Także jeśli czytaliście którąś z tych książek, to dajcie znać w komentarzu, co o niej myślicie. Ja tymczasem zbieram się. Zobaczymy się za tydzień w kolejnym filmie, o ile mnie znowu coś nie rozłoży, bo wiecie, ta pogoda jest straszna, te wiatry i to wszystko. Mam nadzieję, że przetrwam. Życzę Wam również zdrowia, miłego całego tygodnia i zobaczymy się za tydzień. Pa!